z tej strony Atakama na waszym ekranie, kolejny nowy odcinek na moim kanale. Dziś będziemy małym kotkiem w wielkim mieście. Mam nadzieję, że taka gra również wam się spodoba. Na samym początku mieliśmy powiedziane, że powinniśmy używać pada. Ja już na chwilę tą grę odpaliłam, żeby zobaczyć, jak działa. Także ja mam nadzieję, że nam tutaj generalnie gry nie zapisało. Bo jak nam zapisało, to trochę lipa. Będę musiała wam usunąć to wszystko, więc nie fajnie by było. Okej, dobra, czyli jakby jest zapis. Ja naprawdę tylko kawałeczek przeszłam, bo chciałam zobaczyć, jak to będzie działało i jak to będzie wyglądało, wiecie, pod nagraniem. Także już się nie odzywam. Dzięki, to jest urocze! Oj, gosh! Jaki cudowny! Tak! I oto początek naszej historii. No, także super kruk. Super. Tak, i tu zaczyna się nasza historia. Jesteśmy tym zagubionym kotkiem, który totalnie nie wie, jak się odnaleźć w mieście, bo był wcześniej mieszkającym w bloku, jak widzieliście. Gdzie jestem? Get back home, czyli musimy wrócić do domu. Tutaj mamy zadania, które właśnie są nam przydzielone. I generalnie co? Ja już zauważyłam, że na przykład nie możemy wchodzić do wody. I tak jak wam mówiłam, ja już kawałeczek w to grałam, ale dosłownie... Dosłownie kawałeczek, no spójrzcie, jaki on jest przepiękny, ten kotek. Wiem, że możemy używać naszych łapek do różnych rzeczy, tylko czekajcie, bo tu... O, dobra. Muszę tak się ustawić, o, żeby pokazać wam nasze łapki. O tak. Patrzcie, możemy sobie zrobić na przykład coś takiego, że nasz kotek łapie tak... Pach, pach! I z drugiej strony też jakby drugą łapką też możemy. I możemy takie przedmioty strącać. I to też jest zadanie w ogóle nasze do wykonania. Więc teraz się udajemy do tego domku, bo tutaj zaraz obok jest jakby taki domek otwarty. Poniekąd otwarty. I musimy się do niego dostać. Tutaj... O, to jest w ogóle ten kruk, który nas... No i do tego momentu ja doszłam, że po prostu doszłam do tego kruka. Że on, to jest właśnie ten, który nas, wiecie, wiózł na swoim tyłku, że tak powiem. Patrzcie, ja w ogóle byłam tak zafascynowana tym, tą grą, tym jak ona jest zrobiona, graficznie mi się mega podoba. Patrzcie, możemy nosić kapcie! Możemy nosić kapcie! To jest takie słodkie, Boże, Boże, że możemy nosić kapcie. Wiem, że to jest, no ja wiem, rozumiem, rozumiecie też, prawda? Zniszcz. No właśnie, zniszcz tyle i tyle przedmiotów. Czekajcie, w drugą stronę. O, niech sobie leci. Zniszcz to! Zniszcz, przepadnij! Patrzcie, i tu nam się zaliczy, że mamy jeden przedmiot zniszczony już. I jeszcze musimy 9 takich przedmiotów zniszczyć. Ciekawe, czy to się da? Nie, tego się nie da, dobra. To jest w ogóle super. I tak, mamy doniczki, które też musimy niszczyć i one właśnie się do tego zaliczają. Bam! Tak, to są totalnie kocie rzeczy. I tutaj też troszkę się bawiłam z tym, żeby w ogóle jakkolwiek dojść na tą drugą stronę. Patrzcie, ile nam tutaj. 5 już z 10. Teraz tak, tutaj musimy przytrzymać dłużej A, żeby zrobić perfekcyjny skok. Tutaj perfekcyjny skok. Czekajcie. No, halo jeszcze. Nie! O, okej, okay, ojej. O, już myślałam, że nie damy rady, ale dobra, daliśmy radę. To mamy kolejną, żeby zniszczyć. O, i teraz podchodzimy do tego kruka. O, i dalej już nie doszłam. Well, well, well. If it is in the flying kitty, czy to nie ten latający kot? Ty mówisz do mnie? Cóż, nie widzę żadnego innego kota, który nie umie chyba myśleć, wiesz, coś takiego, jakby angielski, wiecie. To byłeś ty? O Boże, przepraszam, to był przypadek, widziałeś? Przypadek? Brzmi jak jakbyś potrzebował praktyki latania. Ale ja nie mogę latać. Ty nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. I że mamy podążać za nim, mamy ruszać skrzydłami i podążać za nim. So,
Yeah. Podążanie brzmi nie za dobrze. Sobie tutaj też skoczymy. Proszę bardzo. Jesteśmy i tutaj mamy też dwie doniczki, więc może nam się uda zrobić to zadanie szybciej. Ile nam? Ile no tutaj? 8. Jeszcze dwie rzeczy i możemy już być z siebie dumni. Już jedna. Patrzcie. Become an artist. Patrzcie, tutaj mamy jakieś takie puszki z farbą. Ty, człowieku, wyglądasz, jakbyś potrzebował pomocy, żeby ci ktoś pomógł. Ja wiem, co zrobię. Ja wiem. Ja przewrócę tą farbę. O, możemy umoczyć w tym łapkę? Wow, możemy go pomalować! Patrzcie! Dziam. Dobra, czy to się liczy? O kurde. W ogóle on ma takie... kot mi niszczy, nieważne, jest dobrze. Czy ja w ogóle dobrze robię, że ja tutaj biegam? Ale człowieku, jakie ty masz podejście do tego, co ja tu robię? Można na przykład zmienić kolor łapek, czy nie bardzo? Bo bym chciała zmienić kolor łapek. Okej, okay. On jest chyba szczęśliwy, że ja to robię. Okej, okay. O, dzień dobry! Jak się z tym czujesz, człowieku? Patrzcie, to jest w ogóle jakiś ptak chyba. Czy ja mogę go... A to jest piłeczka! O, wow! Okej. Okay. Dobra, to tutaj nie mogę chyba nic zrobić. Tutaj też wyjść nie mogę raczej. Co my tu możemy... Aha, bo to tutaj już nie... Ale szkoda, że to był fioletowy. A to jak... Okej. Okej. Możemy to pociągnąć. Patrzcie, tutaj są czerwone ślady, a tam się nie da. Patrzcie, to nam odkryło dziurę! Dobra. Możemy się skradać. Jaki słodziak, Boże! Boże! Piłka! O, patrzcie, chyba tu możemy wskoczyć i tutaj też i będziemy mieli zrobione to zadanko z tym niszczeniem. Bum! Jej! Jak się z tym czujesz, kocie, że daliśmy radę to zniszczyć? Już chyba nie musimy, ale to jest super sprawa, więc będziemy sobie niszczyć wszystko. Okej! Okay. No dawaj. Okej, okay. Tu jest jakaś puszka w ogóle. Czekajcie, sobie skoczymy, zobaczymy, czy tutaj się da. Nie, możemy to podnieść. Co teraz? To jest jakieś auto, też tam nie możemy iść. Tam jest strzałka w ogóle do przodu. Ale chyba tutaj możemy wejść tylko... O matko! Dobra, czyli nie. O, możemy się bawić z babeczką. Dobra, to wejdźmy sobie tu. To jest jakiś, nie wiem, podziemny garaż? Nie. Takie przejście. Okay. A, dobra, tu mamy tego kruka. Chodźmy do niego. Mam nadzieję, że tu żaden samochód nie jedzie. Tutaj już widzę jacyś... Matko boska! Się wystraszyłam. Hej, be quiet over there, że bądź cicho. Okej. Okay. So there you are, więc tu jesteś. That you look so long. Aha, zapomniałeś jak używać skrzydeł? Dlaczego tak długo? Ja nie mam skrzydeł. Jak? To jak latałeś? Ja nie latałem. Ja spadałem. No, że właśnie, że spadł z okna. No właśnie, że jeżeli nie umiesz latać, to jak chcesz wrócić tam? O, dobra, mamy... O, tu są ludzie. I dobra, i teraz tak, ja nie wiem, czy to jest pod... Bardzo korci, żeby podejść do... Czekajcie, jak to wygląda teraz? Shinies, czyli coś błyszczącego. Ja nie wiem, czy on... To nie jest błyszczące raczej, ale możemy próbować mu to zanieść. Ja nie wiem, zobaczymy. Czy ty tego potrzebujesz, kruku? Kurczę, no co może być błyszczące? Dobra, tam coś jest, widzę. 25 takich rzeczy. O kurczę. No to nieźle. Tu coś jest, tak? Nie? Co jest, tak? Dobra. I want a shine. I found. A wa? Wa?
Ej, była niemiła dla mnie. To niemiłe z jej strony. O, dobra, widzę drugie błyszczące. Chodź, skakujemy. Zrobimy sobie tutaj rundkę. Bo to będzie już drugie błyszczące. No tak, no bo... O, tam jest kot! Czy jak ja stąd skoczę, to mi się coś stanie? Nie, okej. Okay. Tam jest dużo błyszczących rzeczy. Patrzcie. Ja nie wiem, czy ja mam iść do tamtego kota, czy nie. Boję się trochę. Bo to jest jakiś pies chyba. Nie, to też jest kot? O matko bosko, czekajcie. Czy ja tutaj... Nie. Dobra, tutaj pójdziemy sobie. Boję się trochę. Okej. Dobra, co? Aha, i teraz nie może wyjść. Czy wszystko z tobą w porządku? Tak. Okej, okay, że łatwo było wejść, ale ciężej jest wyjść. Daj mi jedną próbę. On nie może wyjść! No i co teraz? Okej, okay, dobra, weźmy go, pociągnijmy za ogon. Cześć! Raccoon! Thank you! You're welcome! Bardzo proszę. Co tam robiłeś? Feathers for my new inventory and something gliding in... Aha, okej, okay, że jeszcze szukał piór do... But... my shiny and I... O, dziękuję bardzo! Warto było z nim pogadać. Aha, czyli że generalnie różne zwierzątka mają problemy jakby i możemy im pomagać, tak? Aha, czyli możemy je, dla niego też poszukać tych piórek, tak? Chyba tak wywnioskowałam. Jakby jak poszukamy już tych piórek, to wtedy on... jakby on nam wtedy da też... Czekajcie, bo tutaj jest... Jak on nam da wtedy... Nie wiem, te kartony jakby sugerują to, że będziemy kiedyś potrzebować się chować. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to nam coś da, raczej nie. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj też nic. Tam da się wejść, ale jak? Bo tam było dużo takich shiny rzeczy. Nie, tutaj nic nie daje rady. Tam trzeba jakoś wejść do góry. O, dobra, widzę, 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 widzę. Tu możemy chyba wskoczyć na to. Okej. Okay. Teraz do góry. Dawaj, 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 misiu, do góry. I teraz idziemy tutaj po Nie! O! To nie jest takie proste! To nie jest takie proste! No, dawaj. Okej. Okay. Teraz trzeba być precyzyjnym. Bardzo precyzyjnym. Okej. Okay. Matko bosko, no naprawdę to nie jest takie proste. Ciekawe, czy wiecie, na myszce i na klawiaturze by szło łatwiej. Ale no tak to... O, tu jest jakieś, patrzcie, coś. O! O matko! Dostaliśmy coś do ubrania! Okej. Okay. Patrzcie, tam u góry mamy i tu mamy. Dobra, czyli podnosimy sobie i teraz do góry. Okej, okay, damy radę, damy radę. Stąd już wszystko, więc my sobie stąd wyjdziemy. Mam nadzieję, że... O matko. Mam nadzieję, że nam tutaj nikt nie zrobi żadnej krzywdy. Bym bardzo tego nie chciała. I ogólnie wybaczcie za mój angielski. Jakby... staram się wam tłumaczyć tyle, ile potrafię, ale też nie chcę gadać głupot, jeżeli, wiecie, czegoś nie wiem, jakby... Ja mieszkałam 2 lata w Anglii, ale długo, długo nie posługuję się już tym językiem, więc tyle, o ile pamiętam, to tyle gdzieś tam mogę wam powiedzieć, ale no, no wiadomo, nie, ja się nie robię, nie robię z siebie mistrza języka angielskiego. Po prostu się bawimy tutaj wszyscy. Yay!
Ale słodkie! Czy ja mogę to jakoś ubrać? Dobra, ja muszę to ubrać. Patrzcie, jak w ogóle ten kociak się patrzy na to. O matko! O matko! Dobra, jakbym chciała to zdjąć. Ojejku, źle. Unequip. A to, jak to by, jakbyś wyglądał? Mega urocze. Dobra, tutaj ludzie, a ludzie są chyba niemili, co dla nas? Znaczy, zależy kto. O, tutaj można wejść, patrzcie. Nie widziałam tego wcześniej. Okej. Okay. Aha, czyli. Dobra, czyli jesteśmy tutaj u tego kota. Ale żeby w ogóle znaleźć te rzeczy, to naprawdę, no ciężko jest. Czekajcie. Nie, źle robisz. Wejdź sobie tu. O, dasz radę, super. Tutaj, a tutaj chyba nic nie ma. No to nam nic nie dało. Tam możemy wejść? Czekajcie, tutaj. Nie, tu nie możemy, tutaj są skrzynie. Tutaj też chyba nie możemy. A tu? Nie. O nie. O, a tutaj jest jakaś maszyna. Czy ona może działać? Nie działa. Dobra, tutaj nie ma nic świecącego. Co tu było? Tu coś było? Czekajcie, tutaj się... Tu się coś... Okej. Patrzcie! Wow! Czyli te puszki jakby zamieniają nam, więc musimy te puszki zbierać. O kurde, dobra, okej. Okay. W ogóle ja nie wiem, ile ja tego uzbierałam już, ale no na pewno nie 25, tego jest tutaj masa, więc... No, domyślam się, że to będzie dość długo trwać. O nie, dawaj. Okej. Jak to... Aha, 8 mamy, dobra, widzę, mamy 8. To jest strasznie mało! Dobra, z tym kotem sobie pogadamy później. Tutaj jest jeszcze jedna puszka, więc patrzcie! Patrzcie, zobaczcie, jak my pracujemy dobrze tutaj, jesteśmy dobrym kotem! Nie będziemy tutaj robić zamieszania, proszę pana, proszę panią, przepraszam. Także no... Proszę bardzo, wymieniamy sobie tylko, grzecznie. Pierścionek zaręczynowy! Czy wy to widzicie? Ale hit. Ale hit. Dobra, idę szukać puszek. Dzień dobry panu. Oj. O, nie! Ej, on miał telefon! Ja potrzebuję tego telefonu. Dawaj. Niech on się jeszcze raz przewróci przeze mnie. Czekajcie, bo on upuścił. Ja mogłam to podnieść. No nie! Dziadu! Dziadu francowaty, zaczekaj! Aj, dobra, nieważne, może będzie szedł jeszcze raz. Ale to było git generalnie z tym... I tych piór w ogóle... czyli jakby potrzebujemy 3 pióra tego ptaka. Tylko jak je zdobyć? One tam są, te ptaki. Nie mam pojęcia. Okej, no jest tu trochę zabawy. Powiem wam szczerze, że... No idzie się z tym pobawić. Ale my chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo nie wiem, ile on tutaj trwa. O, tutaj pani nie ma ciała. To nic. O, widzę puszkę kolejną. Okej. No, także jak chcecie więcej odcinków z tej gry, to też dajcie znać. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy jeżeli na przykład damy pączka takiego, wiecie, stąd, bo wtedy moglibyśmy wszystko pozbierać, co widzieliśmy po drodze i wszystko tutaj poznosić. I to też na pewno trochę trwa. Ja w ogóle nie wiem, czy my możemy biegać. Chyba nie. O nie, weź to. Oła! Okej! O, dzień dobry.
Nikt cię nie zatrzyma i nikt mi nic nie da. Ciekawe, czy... Bo pewnie nam powiedział, jak my możemy te ptaki złapać, ale no... Nie, czyli tego nie można. Okej. Ale jeszcze raz chcę sobie to zobaczyć. Czekajcie, przytrzymujemy. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie. Nie wiem, a teraz nie działa. Dlaczego? Wow! Nie wiem, nie mam pojęcia. No dobra, pobawię się tym sama i dam wam znać, jak ja to widzę. Czekajcie, może jak ja się tutaj usiądę i będę super miła. Panu? Panu? No nic, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapeczce, komentarzu i subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. A tymczasem bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i pa! Ale miło.